Siemano wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z Need for Speed World. No i na samym wstępie muszę zaznaczyć, że ten odcinek pewnie by nie powstał, gdyby nie jeden z moich znajomych, który mnie do tego zmotywował. Adi, pozdrawiam cię. Tak, to jest ten sam koleś, który mi podczas ostatniego odcinka z Worlda dał wygrać. Był taki jeden wyścig. To jest właśnie on, tylko że na innym koncie był wtedy. Tak, dobra. Przechodzimy już teraz do tego, co właściwe, chociaż myślę, że pozdrowienia też były właściwe, ale was chyba głównie interesuje tutaj Need for Speed World i to, po co w ogóle zająłem się teraz nagrywaniem, po co w ogóle robię ten odcinek, bo przecież nie robię go głównie dla pozdrowień, chociaż, no dobra, bo gubię się troszkę w zeznaniach. Widzicie tutaj Siona TC. Nie kupiłem go, nie zdebilałem. Jest to ta nagroda za te wyzwania. Nie wiem, czy ja wam go pokazywałem. Może i pokazywałem, jeżeli tak, to sorry, bo już tak się troszkę w tym gubię. Pewnie też mieliście okazję go zdobyć. Myślę, że spora część z was już go posiada, no ale no warto chyba o nim wspomnieć, bo jest po prostu, nie? No ale głównie zacząłem nagrywać dla rotacji. Tutaj macie teraz przed swoimi oczyma pełen zapis rotacji, która miała miejsce 22 stycznia. Oczywiście bieżącego roku, jakby inaczej. No i co tu jest ciekawego? Przede wszystkim w oczy rzuca się jeden samochód. Lamborghini Murcielago SV. Ja go mam, proszę, 2,2 miliona, czyli inaczej mówiąc 2 200 000 kosztował mnie ten bolid. Szczerze mówiąc, no nie spodziewałem się, że on się pojawi w normalnej rotacji. Gdybym w ogóle brał pod uwagę, że będzie kiedyś za IGC, no to pewnie jako specjal. No ale tu widać, że coś jednak się w tej grze poważnie zmienia, bo jeszcze kilka miesięcy temu, no nie spodziewałbym się takiego ruchu. A tu proszę, to jest najlepsza wersja Murcielago, to jest po prostu kosmos pod względem, nawet patrząc na sam wygląd, ten samochód już bardziej idzie w kierunku tych nowszych modeli jak Aventador, Reventune, ten taki dziób charakterystyczny, no i w ogóle ta czarna tutaj część była już oryginalnie, więc pewnie zresztą to wiecie, co ja wam będę SV opisywał. Każdy wie, jak wygląda, jest po prostu fantastycznie wykonane. Co do jazdy, no nie miałem jeszcze dużo okazji. Część, jakie mam zamontowane, to tylko, proszę, hamulce i opony Ultra, bo tylko... No niestety, jeżdżę w tym Worldzie dużo, ale kuźwa, nie wiem, co się dzieje z Ultra. W ogóle Ultra mi nie wpada, nic nie wiem, od jakiegoś czasu to może jakiegoś bana dostałem na te Ultra. Nie wiem, co się wyprawia. Wczoraj jeździłem cały dzień zbierając na SV i tylko raz zdobyłem część Ultra. Był to chyba silnik żółty, więc lipa straszna. No, ale nic. Do tego samochodu pasuje, z tego co wiem, silnik zielony, więc żółty sobie na razie podaruję. Ja go będę koksił do klasy S, nie ma co go trzymać w A. Niestety on ma takiego pecha, że pewnie też będzie sporo stał, bo w S mam przecież Aventadora, mam Pagani, do ucieczek mam Mustanga, Bossa, mam przecież S2QE, no i w A no to jest w sumie Procar, jest przecież Murcielago Roadster, jest, no mam tam jeszcze kilka innych, które by się w sumie nadawały, no zobaczymy, co z nim będzie. Co ważniejsze, moi drodzy, no to dopełnił mi on osiągnięcia. Osiągnięcie tu wam postaram się pokazać. Proszę. Tak, jestem posiadaczem 10 samochodów marki Lamborghini. Bardzo fajne osiągnięcie. Co dziwne, no po prostu to jest pierwsza marka, której osiągnąłem 10 modeli. Jest to Lamborghini, czyli idę po całości, po bandzie, że tak powiem. Spróbujemy Construction Road, trasę, na której wczoraj spędziłem pół dnia chyba. Mnóstwo czasu. No i oczywiście tutaj nie można narzekać na brak osób. Popatrzcie, jaka jest różnica między Roadsterem. Nawet już nie patrzcie na sam dach, tylko na kształt, na zarys tego samochodu. No coś fantastycznego. SV zawsze za mną chodziło, ale myślałem, że nigdy sobie na nie nie pozwolę, bo... No bo będzie za speedboosty, A gdybym miał kupować Lamborghini za speedboosty... O tych... A dobra, no dobra, niech będzie, że to test jest, nie będę walczył o zwycięstwo. Gdybym miał kupować za speedboosty Lambo, pewnie bym kupił Reventuna, czy wtedy jeszcze Aventadora, czy coś innego.
nie myślałem o tym, żeby SV kupić. Myślałem, że jest to fajne Lambo, ale raczej długo go mieć nie będę, o ile w ogóle. A tutaj proszę, ładnie się złożyło, no i teraz zostały mi tylko dwa cele, tak jak mówiłem o Lamborghini. Jeden powinienem osiągnąć podczas tego osiągnięcia, kurczę no. Ci bystrzejsi na pewno zwrócili uwagę już na to, ile posiadam nitr. Jest ich 50. Tak, jeździłem w klasówkach. No musiałem sobie coś pojeździć, a jak wiadomo, klasówkę bardzo ciężko wygrać bez nitra. Oj. Ktoś tu się starał wyprzedzić mnie nitrem, ale mu się nie udało. No cóż. Nawet na takiej trasie, gdzie niepotrzebne jest tutaj wygrywanie, gdzie po prostu jeździ się chyba tylko, ja wiem, dla przyjemności. No, myślę, że większe ciśnienie na pewno jest na klasówkach, gdzie wiadomo, no liczy się to wygrywanie, a tutaj strasznie dużo osób też marnuje to nitro. To by to miało jakiś większy sens, chociaż no może chcą pokazać swoją siłę. Ja takiego tutaj, ja takiej potrzeby nie mam z racji, że no niestety, nitro nigdy się u mnie nie przelewało, że tak powiem, chociaż nitro to jest tak naprawdę gaz. Tak. Jakaś tu dziwna próba modyfikacji Lamborghini. Tanim kosztem, naklejkami. No i mamy też SV-kę w oryginalnym kolorze, w tym, którym jest dostępna za speed boosty. Skonfrontujemy je ze sobą, chociaż ta jest dużo lepiej tutaj wypasiona. Ja tutaj, jeżeli chodzi o ten, no to mam takie skille. Obroty sobie troszkę zwiększyłem, bo no, niby trafiam zwykle w takie te, ale po co sobie utrudniać życie? Tak, zapowiada się, że znów będę przedostatni. Ja tutaj nitra nie będę na pewno używał ani katapulty, ani molocha. Chyba, że mnie ktoś zirytuje, no i go będę musiał poczęstować po prostu. No cóż, no czasami tak bywa. Wczoraj był taki jeden w Pagani, którego jedynym celem było po prostu spychanie innych. Zaraz na starcie spychał wszystkich z największą przyjemnością. No cóż, niektórzy czerpią przyjemność z takich rzeczy zamiast z wygrywania. Bywa. Lincoln. Be all the way we wallow. Proste. Dobrze, zobaczymy, co tutaj mamy. Proszę, SV-ka. SV-ka dalej. Co mamy? SV-ka. Kuźwa, zalanie SV-ek. Jeszcze jakiś Polak. Bartek. No i nie zdążyłem ostatniego sprawdzić. Spróbujemy. Troszkę szkoda, że jest noc. Nie lubię nocy, w nocy się ścigać tutaj. Okej, mam nadzieję, że mnie nie zramujesz. Ja cię nie ramuję, ty mnie nie ramuj. O tych! Ha, ktoś widzę ma podobny problem, co ja kiedyś. Jest bardzo niecierpliwy i nitro dodaje przed zakrętem. U mnie się to zmieniło. Może wyluzowałem bardziej. No naprawdę. Podziwiam ich. No i dobra, no i dojadę znów przedostatni. Jeny. Naprawdę. O ile dobrze pamiętam, w ostatnim odcinku miałem problem trzeciego miejsca. Teraz jest coraz gorzej, bo jestem przedostatni. Fajnie by było być przedostatnim, ja wiem, na dwóch. Ha! Tak, bardzo, bardzo śmieszne, bardzo. Zobaczymy, jak samochód sprawuje się podczas ucieczek drużynowych. Nie miałem okazji jeszcze go tu przetestować, więc no, czemu nie? Pojedziemy sobie tędy. Ja nigdy na tej ucieczce nie jeździłem tędy. Znaczy, starałem się unikać tego, bo... Ajajaj, bo nie lubiłem tego skrótu, czy ja wiem, czy to można skrótem nazwać, tak czy siak, boję się, że się tu zgubię, no ale na szczęście nie.
Speed Girl, pomógłbym ci, ale niestety nie mam, żadnego uniku drużynowego. W ogóle nie mam uniku chyba. Nie, unik normalny mam, oczywiście. Do pościgów go używałem i zostało jeszcze sporo. Dobra, nie będę mówił sporo, bo wejdę później do pościgu i okaże się, że mam dwa. Troszkę żal, że jest tak ciemno, bo naprawdę nie widać tego samochodu, a chciałem go podziwiać, chciałem się tym po prostu delektować. A tutaj mi to zabrano. No nic, ja to szczęścia nie mam do tych... do pory dnia, zazwyczaj jest to noc, tak jak w The Crew. Tak jak właśnie tutaj, no i tak jak w Undergroundzie, no kurna w Undergroundzie, nigdy nie trafię na dzień, no nigdy, no nie wiem co się dzieje. Cholera jasna. Dobra, wchodzimy z molochem, uwielbiam się wpieprzyć tak w kilka SUV-ów, w radiowóz jakiś jeszcze, w cokolwiek. Jeszcze ruch uliczny, tutaj kolczata muszę pamiętać. Kiedyś się dałem na to nabrać. Pamiętam jeszcze jak zaczynałem, gdy nie znałem tak do końca zasad tutaj panujących podczas ucieczki. W ogóle myślałem, że mam wygrać, że tutaj chodzi o to, żeby radzić sobie z przeciwnikami i z policją. W ogóle brakuje mi tego typu wyzwania. Szkoda, bo myślę, że mogłoby być ciekawie. Nie wiem, co sądzicie na ten temat, dajcie znać. Ale mi się wydaje, że właśnie tego typu wyzwania jeszcze brakuje. No i właśnie wtedy zastanawiam się, jaki tu ma sens, gdy złapie kogoś psiarnia, powiedzmy mnie, gdy byłem na ostatnim miejscu i ja przeskakiwałem do tego kolegi wyżej. No, to żeś dojebała, no ale dobra, niech będzie. Może dojedzie. Koleżanka, widzę, ufa w to, że Bronewiki jakiś tam dojedzie. Też na to liczę, bo będzie zacny hajs, gdy wszyscy dojadą. No i inaczej nie jest. Inaczej nie jest. Zobaczmy, ile tego hajsu jest. Jak widzicie, mam mnożnik. 22, prawie 23 tysiące. Unik awaryjny. Proszę! Tylko, że niestety to jest... tylko dla mnie ten unik. Okej, był wyścig. Była ucieczka. Więc może pora na jakiś drag. Coś tego typu. Tutaj, no wiecie, że podczas ucieczki, no też dużą rolę odgrywałem skille, na przykład, których ja nie posiadam. Podczas dragu również są one potrzebne. No a jak widzicie, tutaj mam się mierzyć z takimi koksami. W sumie nie wszyscy mają. Tu jest SV-ka w czarnym macie. Fajnie wygląda Lambo w czarnym macie, mówcie co chcecie. Ja już mam Aventadora z pomarańczowymi wstawkami, więc raczej... Nie chcę kopiować znów tutaj na SV, raczej staram się, żeby każdy samochód u mnie był troszkę inny, żeby nie było takiego powielania. Dobra, oj! I co z tego będzie? Co z tego będzie? Co z tego będzie? Nie jestem pewien, czy to nie ta SV-ka, która... Ajajaj, jak mnie porszawką objechał. No ale całkiem ładnie sobie poradziła trzeci. Nie jest źle, nie jest źle. Całkiem przystępnie. Także... Porszawka mnie objechała, ale proszę, przegrał tutaj kolega w SV, który musiał po prostu nie trafić, no bo nie wierzę, żeby tak to się złożyło. Tutaj proszę, ledwo z nim przegrałem, ledwo! No, muszę po raz kolejny przyznać, że to SV jest naprawdę śliczne. Jest to najładniejsze Murcielago, jakie po prostu kiedykolwiek powstało. Coś niesamowitego. Ja tak się będę jeszcze długo podniecał, ale przy tym samochodzie praktycznie nie mam co zrobić, żeby go jeszcze upiększyć. Mógłbym go tylko zepsuć. Także zastanawiam się nad tym. Nie chcę tutaj zbytnio przeszarżować, bo samochód jest naprawdę, naprawdę ładny. A jeszcze przy okazji zmierzę swoje siły z Piotrkiem RS, którego również serdecznie pozdrawiam. On tutaj pyka Porsche'ową 911 GT2, ja oczywiście zostaję przy swoim SV. Jest to taki przejazd rekreacyjny bardziej, więc no wiecie, dobra. Traska to jest ta, na której... Ajajaj! Na której wczoraj również troszkę spędziłem, no ja tak mówię,
o każdej niemal dzisiaj, no bo w sumie ja chcę wam pokazać, na czym wczoraj wypociłem się tyle. Wow, ale mam laga. Chyba ja, nie? Albo on. Cholera wie. I tak naprawdę to ta trasa jest bardzo przyjemna. Wydaje się, że jest tutaj mnóstwo zakrętów i to takich dość niewygodnych, by się wydawało, ale tak naprawdę można to przejechać całkiem czysto. Całkiem zgrabnie. No tak, trochę mi odskoczył. Niestety widać tutaj przewagę Porszawki. No Lambo jakoś tak specjalnie nie może. Też tutaj błędów raczej nie popełniłem. Tak mi się wydaje. A proszę, odskoczył mi na dobre. Ciśnij za nim, ciśnij! Nic z tego nie będzie. No nic, przynajmniej tutaj jest jakieś lepsze oświetlenie trochę. W sumie robi się chyba dzień, więc będziecie widzieć troszkę więcej tego Murcielago niż dotychczas. No jedźże! Ha, czeka przed metą. No, jak widać mam bardzo kulturalnych widzów. Ale niestety nie skorzystam. Nie skorzystałem. No dobra. Także mierzyłem się z Porsche 911 GT2. No i oczywiście pozdrawiam Piotrka. Jeszcze pewnie nieraz się ścigniemy, więc luz malina. A na teraz to będzie tyle chyba, ale proszę, jeszcze 10 tysięcy gotóweczki mi wpadło, więc jest zacnie. Jest zacnie i troszkę odrabiam te straty, także no wiecie. Może coś kupimy jeszcze z tej rotacji, chociaż, no nie wiem. Dzięki za uwagę, moi drodzy, no i oczywiście do usłyszenia wkrótce. Na razie, elo!